Cześć, witajcie w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu na kolejnej edycji Festiwalu Naukowego Explory. Niestety pandemia koronawirusa pokrzyżowała nieco nasze plany i nie możecie być z nami tutaj dzisiaj na żywo, ale mimo wszystko zachęcamy Was do śledzenia Festiwalu Naukowego Explory w formie online. Gwarantujemy, że będzie równie ciekawy, równie interesująco i zapraszamy do wspólnej zabawy, do odkrywania świata nauki. Witam Państwa bardzo serdecznie na Regionalnym Festiwalu Naukowym Explory 2020 w Podzamku. Dzisiaj porozmawiamy trochę na temat prądu. Czym jest prąd? Prąd, jak widzimy, jest to uporządkowany ruch ładunków elektrycznych. Ładunki elektryczne mogą być dodatne lub ujemne, dlatego też prąd może być również dodatny lub ujemny. To, czy prąd jest dodatny czy ujemny, zależy od tego, jak wiele ładunków elektrycznych o danym znaku występuje w prądzie. Nigdy nie ma takiej sytuacji, w której byłyby tylko ładunki dodatnie występujące w prądzie lub tylko ładunki ujemne. Zawsze jest to mieszanina zarówno jednych, jak i drugich ładunków. Natomiast to, z jakim prądem mamy do czynienia, określamy mierząc, którego z ładunków mamy więcej. Warto zastanowić się, jak to się dzieje, że mamy ładunki dodatne i ujemne. Żeby to wytłumaczyć, musimy się cofnąć do tego, do budowy atomowej materii. Jak widzimy, w atomach, a każdy z atomów zbudowany jest z jądra atomowego, które składa się z nienaładowanych elektrycznie obojętnych neutronów i dodatnio naładowanych protonów. Ponadto w budowie atomu wyróżniamy powłoki elektronowe, na których znajdują się ujemnie naładowane elektrony. W stanie podstawowym w atomy są obojętne, co znaczy, że elektrony, jak i neutrony są w takiej samej liczbie obecne w atomie. Czyli ich ładunki równoważą się, przez co mamy do czynienia z obojętnym ładunkiem elektrycznym. Natomiast w wyniku zjawisk fizycznych lub reakcji chemicznych może dojść do takiej sytuacji, że jeden z elektronów lub nawet kilka z nich odłączy się od naszego atomu, co sprawiając, że nasz atom stanie się w tym momencie dodatnim kationem, natomiast ujemnie naładowane elektrony będą obecne w przestrzeni. Istnieją pierwiastki, które z łatwością odłączają elektrony. Takie pierwiastki najczęściej tworzą dodatnio naładowane kationy. Są też pierwiastki, które niechętnie odłączają od siebie elektrony, natomiast chętnie przyjmują inne elektrony. I takie właśnie pierwiastki tworzą ujemnie naładowane molekuły, które nazywamy anionami. Jeżeli chodzi o prąd elektryczny, a wyróżniamy różne materiały, które możemy podzielić na przewodniki lub izolatory. Przewodniki charakteryzują się tym, że atomy, które mamy tutaj rozmieszczone w przewodniku, swobodnie oddają swoje elektrony i elektrony mogą swobodnie przemieszczać się wzdłuż całego naszego przewodnika. Bardzo dobrymi przewodnikami są niektóre metale, jak na przykład miedź. Izolatory natomiast akumulują ładunek po jednej stronie, przez co jedna strona jest naelektryzowana, natomiast po drugiej stronie naszego izolatora ładunku nie ma, czyli nie ma możliwości, aby ładunki elektryczne się przemieszczały z miejsca w miejsce, co uniemożliwia przepływ prądu. Jeżeli chodzi o wytwarzanie prądu elektrycznego, jest wiele sposobów, na które możemy go wytworzyć. Najczęściej spotykanym sposobem wytwarzania prądu jest indukcja elektromagnetyczna. Aczkolwiek możemy również wytwarzać prąd przy pomocy ogniw chemicznych, ogniw słonecznych, jak na przykład fotowoltaicznych, czy zjawiska piezoelektrycznego, które ma głównie charakter naukowy. Dzisiaj zajmiemy się w większym przybliżeniu tym, jak wytwarzają prąd ogniwa chemiczne. Jeżeli chodzi o ogniwa chemiczne, każde ogniwo chemiczne musi być zbudowane z przynajmniej dwóch elektrod.
Dwie elektrody, które mamy w ogniwie chemicznym, to katoda i anoda. Katoda jest elektrodą dodatnią, natomiast anoda jest elektrodą ujemną. Najczęściej są one zbudowane z dwóch różnych metali. Metal, który ma wyższy potencjał standardowy, jest uznany za katodę i zachodzi na nim reakcja redukcji. Natomiast metal, który ma niższy potencjał standardowy, najczęściej ujemny, jest uznany za anodę i zachodzi na nim reakcja utleniania. Przykładową reakcję utleniania i redukcji mamy tutaj właśnie pokazaną. W reakcji utleniania utlenia się cynk, natomiast w reakcji redukcji redukuje się wodór z roztworu. Jest to schemat przedstawiający jedno z najprostszych ogniw, jedno z najstarszych historycznie ogniw, jakie zostały opisane, czyli ogniwa wolcy. Ogniwo wolcy wygląda w ten sposób, że właśnie w zanurzonym roztworze jest elektroda cynkowa i elektroda miedziana. Elektroda cynkowa roztwarza się, a w wyniku czego generuje kationy cynku i elektrony do roztworu. Roztwór musi być elektrolitem, czyli roztworem przewodzącym prąd, takim jak na przykład kwas octowy. Natomiast na elektrodzie miedzianej redukuje się wodór obecny w roztworze. Dlaczego nie redukuje się miedź obecna w roztworze? Miedź jest metalem półszlachetnym, jest to ponadto ma dodatni potencjał standardowy, co sprawia, że jest to metal, który bardzo niechętnie reaguje. Więc możemy sobie zawsze zapamiętać, że jeżeli mamy w roztworze przy ogniwach miedź, nie będzie ona chętnie reagowała. Jeżeli będzie tylko taka możliwość, to zamiast niej zredukuje się na przykład wodór. Zrobimy sobie krótkie doświadczenie, dzięki któremu będziemy mogli zbudować proste ogniwo wolne. Do tego doświadczenia będzie nam potrzebne pudełko po kostkach do lodu, kilka ocynkowanych gwoździ, na które nawijamy miedziany drut i zwykły ocet. Bardzo ważne, to co robimy w doświadczeniu. Do pierwszej przegrody wkładamy gwóźdź tak, żeby w drugiej przegrodzie znajdował się miedziany drucik. W ten sam sposób gwóźdź wkładamy do kolejnej przegrody. Bardzo ważne jest to, żeby gwoździe i druciki, które nie są ze sobą przyłączone, nie stykały się. I w ten sposób budujemy takie proste ogniwo. Teraz musimy wziąć trochę octu. Ponieważ nasza foremka jest mała, dobrze najpierw przelać go do zlewki lub do szklanki, tak żebyśmy nie porozlewali octu i wypełnić każdą z naszych przegród octem. Mamy teraz stworzone nasze proste ogniwo wody. Przepływa przez nie prąd, jednak jak sprawdzić, czy ten prąd aby na pewno tutaj jest? Najlepiej jest wziąć taką małą diodę, którą możemy kupić w sklepie. Zanim zaczniemy sprawdzać, czy prąd przepływa przez nasz obwód, warto sprawdzić, czy nasza dioda działa, dotykając jej na przykład do dwóch końców baterii. Jeżeli dioda się świeci, widzimy, że działa. W naszym doświadczeniu oczywiście dioda nie będzie tak mocno świeciła jak przy baterii, ponieważ przez nasze ogniwo przepływa zdecydowanie mniej prądu. Wkładamy diodę. Jeżeli nie działa z jednej strony, próbujemy z drugiej strony włożyć i widzimy, że nasza dioda delikatnie świeci. Jest to o wiele bardziej delikatne świecenie niż w przypadku baterii, ponieważ generujemy znacznie mniejsze ilości prądu o znacznie mniejszym natężeniu dzięki naszemu tutaj ogniwu. Żeby wygenerować więcej prądu, moglibyśmy użyć więcej przegród, więcej gwoździ i więcej druta. Natomiast i tak efekt nie byłby tak oszałamiający jak w przypadku baterii. Kolejnym doświadczeniem, które zrobimy, będzie zrobienie prostego silnika elektromagnetycznego. Będzie to silnik jednobiegunowy. Do zrobienia takiego silnika użyjemy baterii galwanicznej typu paluszek, która
tak naprawdę też jest ogniwem galwanicznym. Jest to ogniwo wyglądające w środku nieco inaczej niż to ogniwo Volty, które przed chwilą zrobiliśmy, ale działa ono na bardzo podobnej zasadzie. Ta nasza bateria ma tutaj znak plusa i znak minusa, co świadczy o tym, że przy znaku plusa znajduje się katoda, natomiast przy minusie znajduje się anoda. Na nasze doświadczenia ponadto będą nam potrzebne magnesy. Tutaj mamy trzy połączone ze sobą magnesy neodymowe, które zagwarantują nam wygenerowanie pola magnetycznego. Ponadto do doświadczenia będzie potrzebny nam miedziany drut. Miedziany drut możemy uformować w różne kształty. Ważne, żeby uformować drut tak, żeby po włożeniu do tego kształtu baterii drut opierał się od góry na katodzie, czyli na miejscu z plusem, natomiast w dół, żeby stykał się z naszym magnesem. Tutaj na dole musi stykać się z magnesem. Ponadto ważne jest, żeby reszta naszej konstrukcji nie dotykała tutaj. Czyli nasza bateria ma dotykać druta tylko tutaj w tym jednym miejscu. Tylko tutaj przy katodzie, w tym jednym miejscu ma dotykać druta nasza bateria. Inaczej nasz eksperyment nie zadziała. Więc spójrzmy, co się stanie, kiedy weźmiemy taką konstrukcję. Jak widzimy, możemy zaobserwować ruch naszego drucika. Musimy tylko uważać, ponieważ ten drucik nie jest tutaj mocno przymocowany, on będzie lubił nam spadać. Możemy zaobserwować ruch, który jest spowodowany niczym innym jak siłą elektrodynamiczną. Siła elektrodynamiczna zawsze występuje w momencie, w którym pole magnetyczne oddziaływuje na przewodnik, przez który płynie prąd. Jak widzicie, w tym momencie nasza konstrukcja porusza się w prawą stronę. Co zrobić, żeby konstrukcja poruszała się w drugą stronę? Jest to możliwe, gdy weźmiemy magnes i odwrócimy go i z drugiej strony przyłożymy do naszej baterii. Magnes ma zawsze dwa bieguny, północny i południowy. A siła elektrodynamiczna, jej zwrot jest zależny właśnie od tego, którym biegunem przyłożymy magnes do naszej konstrukcji. Jak widzicie, teraz w drugą stronę kręci się nasz prosty silniczek. Oczywiście możecie go w domu doskonalić, tak żeby lepiej go wyważyć, tak żeby na przykład sprężyna nie spadała. Jednak musicie uważać, ponieważ miedź bardzo silnie się nagrzewa, podczas gdy wytwarzany jest tutaj prąd. A z tego względu bardzo łatwo się poparzyć, a nawet doprowadzić do tego, żeby bateria wybuchła, dlatego róbcie to ostrożnie. Możemy też różne fantazyjne kształty wymyślać. Najważniejsze jest to, żeby drucik stykał nam się u góry z baterią i na dole z magnesem. Podczas gdy prąd przepływa tutaj od naszej baterii w dół przez drucik aż do naszego magnesu, działa na niego siła elektrodynamiczna oraz jest w polu magnetycznym, prąd generowany jest jeszcze również na drugi sposób. Ponieważ mamy poruszający się przewodnik, który znajduje się w polu magnetycznym, a również następuje wytworzenie prądu, tylko akurat w tym wypadku w znikomych ilościach, na sposób indukcji elektromagnetycznej, która jest głównym sposobem, na jaki wytwarza się prąd, na przykład w elektrowniach. Mam nadzieję, że podobały Wam się dzisiejsze doświadczenia i zachęcam do tego, żebyście spróbowali zrobić je w domu, i poeksperymentowali z nimi, czyli udoskonalić nasz silnik,
zmienić na przykład, pobawić się w artystę, zmienić różne kształty, jakie mogą się obracać na naszym silniku, czy nawet użyć go do zrobienia jakiegoś prostego wiatraka na upalne dni. Dziękuję.